Zdrastwujcie ponownie, towarzysze Stalkerzy. Mam nadzieję, że odwiesze przypadł wam do gustu. Pamiętajcie, że zawsze możecie pobrać moda i cieszyć się grą razem ze mną z linków podanych w opisie. Spróbuję do tej... Spróbuję dzisiaj podejść do tej lokomotywy od siedmiu boleści. Zapiszę. No, gro. Myślałem, że pójdziemy na agroprom, ale przeczytałem sobie troszkę, zerknąłem do poradnika i się okazuje, że jeszcze kupa roboty mnie czeka. Wow, respirator pomaga na to promieniowanie. I tu jest ten dynamit. A teraz zapiszę i spróbuję zdjąć tą maskę. Co jest, promieniowanie zniknęło? Dobra, to jest bardzo wysokie, jak tu wyszedłem na górkę, a jak wyjdę w respiratorze. Wybaczcie za takie eksperymenty na nagraniu, ale mnie to bardzo zainteresowało. Buxplat, znowu. Coś się stało. Nie wiem czemu, ale wróciłem na kordon i się stało coś niestabilnego. Już raz mi Buxplat wyleciał. Miejsce jest taka. Tak, to tylko w tym miejscu. Dobrze, akurat jakoś już dogodnie w miarę poszedłem. Tak, jak dobrze się pójdzie i ma się ten respirator, to te promieniowanie ciebie nie zabije. Czytało już się. Artefakt kolejny do kolekcji. Już całkiem sporo ich mam. Tylko one do najlżejszych nie należą. Skrzynka dużo waży. Dobra, wyrzucę ten płaszcz, żeby lżej mi się szło. I się powoli doszłapiemy. Samochód gdzieś mam zaparkowany. W miarę w dogodnym miejscu. Bez respiratora powinno iść lżej. Jak zjemy krople, to już w ogóle. Aczkolwiek zjeżdża mi ta kondycja. Okazuje się, że to jest bardzo dużo zadań i bardzo dużo ominąłem, podróżując od razu na wysypisko. Także zobaczymy, czy nie zablokowała nam się linia i czy będziemy w stanie to nadrobić. Tu jeszcze schowek możemy sprawdzić po drodze. Sześć granatów. Idziemy w dobrym kierunku. Tylko mam nadzieję, że wojskowi nagle nie stwierdzą sobie, że będą do mnie strzelać. Już takie cyrki się czasami zdarzały.
się mordują na tym ATP. Co przychodzę, to za każdym razem. A, i nie mówiłem wam, na wysypisku trochę powalczyłem z bandytami, się dorobiłem z pasa. Bo z jednego po prostu wypadł. No, zregenerowi tą kondycję. Nie, to nie do mnie. Jeszcze trochę paliwa zostało. Oj. Dojedziemy na tej resztce. Pancerny samochód. Na styk paliwa starczyło. Tu jest gdzieś schowek. Surprise. Kominie pewnie gdzieś. Albo na poddaszu. Ale w kominie. Proszę, w życiu bym nie sprawdził. W kominie? Gdzie to może być? Kuchenką. Włączę sobie latarkę i będziemy szukać. Jak się zdaje, że to powinno być gdzieś na dachu. A tu jest. O, 5 butelek to można pracować. To teraz tak, bo tu kilka osób będzie. Ja znowu się wspomogę. A dla wilka mam dynamit. Wilk, znalazłem dynamit. Uuu, no to dał nam. Interesuje. Który to jest muzykant? Teraz znajdziemy go, on, bo on daje w miarę ciekawe zadanie. Smażony stalker. No coś pysznego. Jeszcze poczekam chwilę, niech więcej mi się tego... tej kondycji zregeneruje. Gdzie ten kolega, który cały czas czegoś szuka? I w tej wiosce, no chyba że. O! Żwawy żyje.
A, to jest tu w tunelu. Okej. Nie ma problemu. Nie będzie duże wyzwanie. A to kto? No, Muzyk. привет. O, to jest on. A ja сейчас выпить не отказался. Хай сейчас ты. No i tylko pomyśl, że zwariowałem albo upiłem się, wcale nie. Жуткое место, блин. Слышали? У боков в зоне спать нельзя. Случаются такие кошмары, что можно не проснуться. Тут она от разрыва сердца рассвета. Коней двинет. А то и просто крыша поедет. Да, точно. Да, но заряд, если приспичит, поспать значит, то на голову надо надеть шлем. Сколько проводит. И все обойдется. Jedna część szkieletu jest na drzewie. Drapać na to drzewo, czy jak? No, coś tam rzeczywiście jest. Muszę, potrzebuję trochę kondycji zregenerować. Dasze. Kominie będzie jedna. O kurwa. Rzeczywiście. Cerk jakiś mało. Gdzieś koło transformatora jest kolejna część ukryta. Dobra, potem ten transformator zobaczę. Nie, ja muszę iść do Sidora i mu sprzedać, bo ja z taką zadyszką to ja nic nie zrobię. Łatwiej będzie się powiesić. Żebra. To zajdziemy do Sidora. Ja w ogóle jestem geniuszem zła i sobie zasłoniłem OBS i nie wiem, czy przechwytuje się obraz. No co takie? Hander, Sidor, bierz ty tą wódkę, bo mi zaraz coś strzeli. Ona waży 300 kilo. I tego toza też. Co ja tu zbieram, że jest takie ciężkie, a opylę Sidorowi. Nawet nie wiem.
Masę tych artefaktów, ale one tyle nie ważą. Za dużo broni, PP-szkę sprzedam. Muszę się ograniczyć do tego, co mam. A śmieciową amunicję też. Brenek wyrzucę, bo ich nie potrzebuję aż Niedługo. tyle. Хороший товар. Что еще? I ile mam? No, 12 kg dźwigu zwolniłem. Jakieś zlecenia. Znaleźć git... Nie. Znaleźć gitarę. Bo ono też jest w miarę proste. Uda ci. Od razu łatwiej. Gitara znajduje się tutaj. Gdzieś. Niedaleko Prochora mówili. Czujka podskazuje, czy to osobnia. Na korteczkach cichonko wypełzają. Podkidują kamyczki. Refleks mafio. Odpost, nie powierzcie, w płatnuju. Zmok, jak mysz w kombizie. Kamyczki, które podkidują. A żat akurat w kliszy. Koło szafy. Jakiej szafy? No, albo ja jestem ślepy, albo ja takiej gitary tutaj nie widzę. No, że tu gdzieś o tej szafie mówią. Będę musiał zgłosić poprawkę do poradnika, bo gitara jest generowana losowo w wiosce. Zobaczy w piwnicy. Nie, tu nic nie ma ciekawego. Że przejdę się dalej, będziemy pomagać muzykantowi bawić się w egzorcystę. Transformatorze to jest. Dokładnie nie wiem jeszcze gdzie. Na razie na tak wejdę. Albo i nie wejdę. O. Na dachu. W kominie jest noga. Jakiś artefakt znalazłem. Ha, fajny artefakt. Super. Szczur. Może gdzieś pod ciężarówką jest, są zwłoki. Klikałem całą. Ojej, jest kolejna część. Aha, to w takich ciekawych miejscach jest schowane. Może jak jest ciężarówka, to może być schowane na przykład tu. Albo gdzieś tu pod kołem. Zaraz się wspomogę, bo ja człowiekiem niecierpliwym jestem.
gdzieś z tej drugiej strony. O, coś mi mignęło. Może nie widziałem? Tajemnica starego domu. Bardzo fajnie zadanie nazwane. Zapisuję. Cześć, muzykant. Chodź tu, poltegryście. No. Niekoniecznie ja zabiłem, ale... Ale poltegrysta nie ma. Wyskoczył jak z szafy. Co to było? No, przyjemne zadanie. To teraz... Łowcy gitar. Czy ktokolwiek widział, czy ktokolwiek wie, gdzie kto wsadzi w moją gitarę? Nie, w tym domu nie ma. W tej chałupce szukamy. Nie widzę. Gitary nie widzę. W sraczu. Wątpię, żeby ktoś zostawił. U dziadka nie było. U naszych braci Starkerów, gdzie impreza idzie w najlepsze, też nie ma gitary. Tu też raczej nie widziałem. To jest takie fikuśne wejście na ten dach. Drugi stracz. Ale to też nie spodziewałem się, że coś tam będzie. W tym domu jeszcze nie byłem w ogóle. Byłem tylko tak powierzchownie. Kolejny szczurek. Kuchenka, wanna. W wannie raczej gitary szukać nie będę. Radio. Nie działające zresztą. Rozdupione krzesło. Wszystkie domy. Jeszcze tego dokładnie nie sprawdziłem. Czy sprawdziłem, czy ja nie wiem. Noż kurczę, no. Co ty znowu dostajesz za dyszki? Mówiłem, nie pal tyle. I tu mały pojemniczek. Czy ja tu dam radę wejść gdzieś na dach? Jeszcze raz zobaczę, bo... No nie wierzę, że ta gitara zniknęła. Czy ja tego zadania nie wziąłem?
Кстати, говорят военные сталкеры, что если таких шлемах до зон рванула, что если она людей перевозит энергетические сущности? Także trochę czasu mi to zajmie, zanim ja to znajdę, to nie będę przedłużał. Czy mamy tu jeszcze jakieś zadania w tej chwili do wypełnienia w wiosce kotów? Zaraz sobie znajdę. No, jest 27 minut, także dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, cześć i czołem. Mam taki mały suplement do zadania z gitarą. Mianowicie trzeba po prostu popytać się stalkerów. Zapytałem się tamtego, co tam stoi daleko. I on powiedział, że muszę poszukać śpiącego wróbla. Znaczy, kolesia, który nazywa się śpiący wróbel, jest nawalony jak pień. O, jest Kesha wróbel. Czyli w wannie leży. Któryś. A mówiłem, że w wannie nie będę szukał. O, ja nieszczęsny. Jakich ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Ja też chyba zacznę kąpać swoją gitarę. Jakbym taką miał. Gdybym miał gitarę, to wykąpać ją bym chciał. No nie wierzę, naprawdę ominąłem to miejsce. No, ale chociaż zagadka gitary rozwiązana. Ja zbijam na dół do Sidorowicza i... ja w sprawie zlecenia znalazłem. Zabawy kramarza, czy cele nadzwyczajki. Znajdź kamienny kwiat. Jestem gotów. Prawie zlecenia. Kamienny kwiat mam. Także 7,62 to są... Te są do kałacha. 5,45 dobiorę. Leki zawsze. Dobra. Dzisiaj. W razie obrobiliśmy. Zobaczcie, jakie masz coś dla mnie. Dać ulepszoną broń. Przanomalii. Następnym razem zajmiemy się wojskowymi przanomalii. Ja jeszcze raz wam dziękuję za uwagę. To był taki mały suplement. Do zobaczenia, cześć i czołem.